Mamy dany wykres prostej w układzie współrzędnych o takim równaniu. No i naszym zadaniem jest znalezienie współrzędnych punktu przecięcia tej prostej z osią X. No to gdzie ten punkt jest na wykresie, to łatwo znaleźć, no bo to jest ten punkt, w tym miejscu prosta przecina oś X. No a jakie są współrzędne tego punktu? Oczywiście współrzędna Y tego punktu jest równa 0. Wszystkie punkty, które leżą na osi X, mają współrzędną y równą 0. Natomiast współrzędna x, no to tutaj nie jest łatwo odczytać z tego wykresu jej dokładną wartość. Widzimy, że ona jest gdzieś między dwójką a trójką, trochę bliżej dwójki niż trójki, ale żeby znaleźć jej wartość dokładnie, no to rozwiążemy sobie równanie. Trzeba wstawić y równa się 0, tak jak mówiłem, do równania, do równania tej prostej. 2y plus 3x równa się 7, tak jest to równanie. Jak teraz. Zamiast y wstawimy 0, no to będziemy mieli 2 razy 0 dodać 3x równa się 7. 2 razy 0 to jest 0, cokolwiek razy 0 to jest 0, czyli 3x równa się 7. Takie mamy równanie. Podzielę teraz obie strony przez 3 i dostanę, że x musi być równe 7 trzecich. Teraz, czy to się zgadza z tym rysunkiem, który tutaj mamy? Czy to jest rzeczywiście 7 trzecich? No, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to możemy zamienić 7 trzecich na ułamek właściwy. I to będzie... Mogę to tak na przykład zapisać, że to jest 6 trzecich dodać 1 trzecia. No bo 6 do 1 to będzie 7. A 6 trzecich to jest 2 i 1 trzecia. Znaczy mówiąc 7 podzielone przez 3 to jest 2 i jeszcze 1 reszty, bo to się nie dzieli dokładnie. No więc jeszcze 1 przez 3 muszę podzielić. Czyli tak jest, taka jest ta współrzędna. No i to rzeczywiście wygląda, że to jest 2 i 1 trzecia. To się zgadza z tym co mam na rysunku. No a współrzędy tego punktu będą 2 i 1 trzecia. I 0. Lub czasami wygodniej jest to mieć w takiej postaci, na przykład jak się wpisuje w formularz odpowiedzi na portalu Khan Academy, to wygodniej jest mieć jednak ułamek niewłaściwy 7 trzecich. Takie są współrzędne tego punktu przecięcia naszej prostej z osią X.